Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj taki trochę nietypowy odcinek, bo to jest odcinek dla wspierających, na życzenie wspierających. Bardzo często w komentarzach pojawiają się takie kwestie, że zrób film o tym, o tamtym i tak dalej. Ja chciałem powiedzieć taką rzecz bardzo prostą i to zawsze podkreślam, że kwestie podrzucania tematów albo możliwość podrzucania tych tematów mają przede wszystkim osoby, które wspierają kanał, które są wspierającymi kanał. W związku z powyższym sytuacja jest taka, że no, jeśli ktoś chce, żeby były programy na życzenie, bardzo chętnie zapraszam do grona wspierających. Będzie wtedy miał możliwość, żeby specjalnie na jego życzenie przygotowywać programy, a tymczasem oczywiście weźmiemy, ruszymy do takiego tradycyjnego momentu, czyli nie zapomnijcie zalajkować i nie zapomnijcie zasubskrybować ten kanał, bo ten podcast bardzo dużo ciekawych informacji zawiera. Na pewno Wam się spodoba. Sławik Kareśnikow, bo tak by trzeba było powiedzieć. Sławik Kareśnikow, kim w ogóle był? Zacznijmy od czegoś takiego bardzo prostego, że Sławik Kareśnikow bardzo często, on był też nazywany Czebarkulskim Sławikiem. Dlaczego? Dlatego, że ta nazwa pochodzi od miasta Czebarkul, w którym w sumie on wzrastał, w którym umarł, no i w którym też tak naprawdę został pochowany. On jest pochowany, jego grób jest tak ciekawie, dosyć oszklony. Jeśli ktoś będzie zainteresowany i poszuka sobie po internecie, to na pewno ten grób znajdzie. Taki oszklony, prawie zrobiony jak mauzoleum. Więc bardzo często Sławik był nazywany Sławikiem Czebarkulskim, czy Sławikiem Uralskim, czy Sławikiem Syberyjskim. W Polsce jest on bardzo mało znany. Nie ma praktycznie o nim filmów. Troszkę na YouTubie jest. Nie przetłumaczono też książek o nim z języka rosyjskiego. Natomiast w Rosji wśród prostego ludu prawosławnego obserwuje się praktycznie jego kult jako osoby świętej, jako takiego dziesięcioletniego proroka. Jak już wspomniałem, jego moi drodzy, a w ogóle może pokażmy go, jak on by wyglądał. Sekundka, ja postaram się go dodać, bo zapomniałem. A, jak on, ja nie muszę go dodawać w zasadzie, bo jego postać na tym pierwotnym obrazie widnieje. No ale, zróbmy coś takiego, że żeby było ciekawiej, wróćmy do tej kwestii. Właśnie w Rosji on jest bardzo często uznawany za świętego wśród prostego ludu prawosławnego. Obserwuje się w ogóle jego kult jako właśnie tego dziesięcioletniego proroka. Co ciekawe, to nawet są ikony z nim robione. Jego grup, jak wspomniałem, znajduje się w małym mieście na Uralu, w Czebarkulu. Jest przykryty taką szklaną konstrukcją. Żeby było ciekawiej, on sam sobie zaprojektował swój grób, narysował szkic swojego grobu jeszcze przed śmiercią. I ten grób odwiedzają naprawdę setki tysięcy wiernych, którzy modlą się do Pana Boga za jego pośrednictwem. Tutaj też szukają ratunku, pomocy dla swoich chorób. Sławik w ogóle jest bardzo znany w środowiskach prawosławnych, nie tylko na terenie Rosji, ale również na przykład w Kosowie, gdzie są również w Kosowie odprawiane nabożeństwa na jego cześć. Jest śpiewany akatyst. No, można by się zastanowić, jaki jest w ogóle stosunek cerkwi prawosławnej do Sławika. Więc sięgnijmy sobie do źródeł, bo władze cerkwi rosyjskiej, cerkwi prawosławnej nie uznały dziesięcioletniego proroka i na wszelkie sposoby praktycznie walczą z jego kultem. Natomiast szef komisji synodalnej do spraw kanonizacji metropolita Krutuski i między innymi kołomieński metropolita Juwenaliusz w ogóle kult Sławika uznał za kult niezgodny z cerkwią. Jest to, więc pisano, wypowiadano się bardzo ostro na temat tego kultu, który rozwijał się w Czelabińsku. To jest pierwsza rzecz. No ale możemy sobie
sięgnąć również do innych źródeł, żeby to poznać. Między innymi jest taka dosyć ciekawa publikacja Nikołaja Nieustrojewa. Ona została wydana w Kiemierowie w 2010 roku i tam autor tej publikacji w ten sposób pisał o tym nieprzychylnym stosunku do Sławika w ten sposób, że w sprawie fenomenu chłopczyka Sławika rozmawiałem z pewnym moim znajomym archimadrytą, opinii którego wierzę. Jak wielu innych, on również początkowo z wątpliwościami traktował te wszystkie cuda, ale po przeprowadzonym badaniu, łącznie ze spotkaniami z matką i ludźmi, którzy uzyskali od Sławika pomoc, jego wątpliwości się rozwiały. A kłamstwa, które leją na tego świątobliwego chłopczyka z diecezji, to tylko elementarna zazdrość, że tak wielu przyjeżdżających tutaj ludzi do nich z pieniędzy nie przychodzi. To jest ciekawe, skąd się w ogóle wziął Sławik? Sławik to jest po prostu skrót od imienia Wiaczesław. Jak widzimy, Wiaczesław. Na końcu jest Sław, czyli Sławik. I stąd się wziął od niego kult. Jeśli ktoś jest w ogóle zainteresowany samą postacią Sławika, czyli Wiaczesława Kraszennikowa, to polecam, żeby zajrzał sobie do takiej książki, która jest bardzo ciekawa. Ta książka jest autorstwa właśnie Nikołaja Nieustrojewa. Ona nosi tytuł Bóg mówi do wybrańców swoich. Świętobliwy chłopczyk Wiaczesław. Bardzo ciekawa publikacja. Ale po co w ogóle o nim tak naprawdę, moi drodzy, mówimy? Ano, z tego prostego powodu, że ten 10-letni chłopiec miał naprawdę masę różnych ciekawych proroctw. To on między innymi mówił na temat chipów, to on między innymi mówił na temat koronawirusa, to on między innymi mówił o wielu, wielu różnych rzeczach, które mają się wydarzyć, a krótko mówiąc, że apokalipsa po prostu tak naprawdę nadchodzi. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, na pewno znajdzie te liczne proroctwa jego, na przykład na temat czasów ostatecznych, on mówił na temat kosmitów, on mówił na temat w ogóle rozpadu Rosji, na temat wszelakich katastrof, na temat prześladowań, na jego temat, że go będą prześladować, czy pieczęci antychrysta. On też miał proroctwa na temat tego, że Chiny napadną na Rosję, że nastąpi potężne odstępstwo od Boga, będą straszne kataklizmy, że przyjdzie antychryst, ale też mówił o tym właśnie, że będą chipy. I nagle dziwnym trafem widzimy, moi drodzy, że te rzeczy, które niektórzy twierdzą, że to są teorie spiskowe, one jakoś dziwnym trafem zaczynają mieć miejsce i przestają być teoriami spiskowymi, a widzimy, jak to się po prostu realizuje. No ale przejdźmy sobie do całej historii naszego Wiaczesława, czyli Sławika. I tak, wiele historii po prostu na Ziemi, w tej ludzkiej cywilizacji dzieli się na takie rzeczy apokaliptyczne. No oczywiście niektórzy twierdzą, że niektórzy są po prostu w ogóle też zamroczeni taką poprawnością postępu i nowoczesności i tak naprawdę nie mogą albo nie chcą tego wszystkiego dostrzec, co się dzieje, w jakim kierunku podąża społeczeństwo. Ja też mam wrażenie, że często jest tak, że my po prostu za bardzo zabiegani jesteśmy i często nawet nie zwracamy uwagi na małe rzeczy i z tych małych rzeczy pokazywane są większe rzeczy, ale skoro nie widzimy małych rzeczy, to tak naprawdę nie widać też i dużych rzeczy. Więc oczywiście ten niewidoczny, prawie niewykrywalny, taki nadprzyrodzony czynnik tutaj tak naprawdę odgrywa potężną rolę, bo choćby coś się ukazało, jak ktoś jest zabiegany, to tego w ogóle nie zobaczy. Żeby było ciekawiej, istnieją nawet też tajni kapłani
tej takiej nadludzkiej siły, albo takiej, jakby to można było powiedzieć, inteligencji, która w ogóle chce kształtować jakąś całą ludzką zbiorowość na swoje podobieństwo, czyli chce robić taki potężny globalizm. Już nie muszę rzucać nazwiskami, bo każdy wie, że pewne nazwiska są ostatnimi czasy dosyć bardzo popularne. Na szczęście w ogóle tak naprawdę na Ziemię czasami, można by powiedzieć, są wysyłane jakby specjalne dusze, które po wcieleniu wyjaśniają nam, co tak naprawdę się dzieje. Ktoś, kto wierzy w reinkarnację, będzie twierdził, że są to dusze wysyłane właśnie. Ktoś, kto nie będzie wierzył w reinkarnację, to powie, że rodzą się tacy ludzie, którzy są po prostu świadkami. I te postacie po prostu mówią, o co tak naprawdę chodzi, w jakim kierunku świat zmierza. No, najczęściej jest to tak, że na początku nie chce się ich słuchać, a potem się widzi, że te postacie miały rację. Jedną z takich właśnie postaci, która niegdyś się narodziła, był właśnie rosyjski chłopczyk, o którym dzisiejsze spotkanie jest, czyli Sławik Kraszennikow. No i zanim w ogóle przejdę do urywków z jego przepowiedni, to chciałbym wspomnieć, że ci oczywiście niektórzy, którzy znają informacje na ten temat, że chciałbym przekazać kilka jego proroctw, ale też te proroctwa chciałbym troszeczkę wzbogacić o pewne dane z obecnej takiej nowoczesności, z postępu pewnych technokratów, ale i również z postępu pewnych osób, które niby widzą przyszłość, jak choćby Klimuszko, czy też biblijni święci. Ja myślę, że dla wielu z Państwa będzie to taka niezwykła podróż do tak nieodległej, szczerze mówiąc, przyszłości. No, ale w tą przyszłość właśnie wkraczamy i to, żeby było ciekawiej, wkraczamy bardzo, bardzo szybko. Otóż w 1929 roku przed zamknięciem klasztoru w Diwiejewie pewna taka mniszka znalazła zeszyt z zapisem rozmów świętego Stefana Sarowskiego i on prowadził taką korespondencję ze swoim przyjacielem Motowiłowem, w której ten drugi właśnie pisał coś takiego, że święty wiele mu opowiadał o przyszłej Rosji i on to chciał wszystko spisać, ale został przez niego powstrzymany takimi słowami: nie zapisuj, tylko przekazuj ustnie. No i w ten sposób na długo przed narodzeniem w ogóle proroka Wiaczesława z ust do ust było przekazywane takie proroctwo o cudownym chłopczyku, który będzie dany Rosji i wielu, nie tylko Rosji, bo wielu krajom na ratunek. Okazuje się w ogóle, że tym cudownym chłopczykiem, o którym podobno mówił święty Serafim Sarowski, jak i święty Car, odkupiciel Mikołaj II, to właśnie miał być ten Wiaczesław Kraszennikow, prawda? Niezwykłość w ogóle tej postaci zaczęła się praktycznie na miesiąc przed jego narodzeniem, ponieważ Wiaczesław urodził się 22 marca 1982 roku, a zmarł 10 lat później, czyli 17 marca 1990 trzeciego roku. I pewnego razu w ogóle, jak relacjonowała matka cudownego dziecka, nastąpiła taka sytuacja. Ja będę posługiwał się cytatami. Obudziliśmy się rano z mężem od jakiejś dziwnej, głośnej muzyki, płynącej jakby z sufitu. Była bardzo melodyjna, delikatna, nieziemska. Powstał w nas strach. Co to? Przecież tak nie może być. Ledwo doczekałam rana i pobiegłam do sąsiadki, stuletniej prawosławnej babci, mieszkającej w naszym wejściu. Wyjaśniła: dobry człowiek powinien się narodzić. I wtedy uspokoiłam się. Tak relacjonuje to matka Wiaczesława. Następne w ogóle zdziwienie tej matki było w klinice położniczej, bo wszystkim mamom oczywiście przyniesiono dzieci do karmienia, natomiast jej nie przyniesiono. I szczerze mówiąc, bardzo się wtedy tego wystraszyła, ponieważ 3 lata wcześniej w tej samej klinice zmarło jej poprzednie dziecko. I w pewnym momencie otworzyły się drzwi, takie podwójne, obie połowy tych drzwi, i do sali wchodzi postać, która na rękach trzyma
jej dziecko, czyli Sławika, nie to lekarz, nie to tak naprawdę siostra, pielęgniarka, w jakimś tam śnieżnobiałym stroju, ale jakaś postać jakby z sali operacyjnej w wieku 16-17 lat. Ta postać miała twarz zasłoniętą taką opaską z gazy. Widoczne były tylko oczy tej postaci. Zresztą ta matka wspomina, że te oczy tej postaci były tak naprawdę bardzo piękne, nie dające się, szczerze mówiąc, w ogóle opisać. No i ta postać podaje tego syna, tej matce i mówi tak. Dziecko urodziło się całe w pieprzykach i wyszła. Oczywiście głos tej postaci był bardzo delikatny, dziewczęcy, ale taki pełen siły, pełen władzy. No i kiedy dzieci zabrano z sali, to wówczas matka zapytała tej kobiety, czy w ogóle tych innych kobiet, czy w ogóle widziały, kto przyniósł jej to dziecko. No ale okazało się, że tak naprawdę żadna z tych kobiet, żadna z tych pielęgniarek nie wiedziała i nie widziała, kto to dziecko w ogóle przyniósł do tej sali. Więc kiedy Sławik skończył 3 miesiące, matka musiała udać się z nim do neuropatologa i kobieta, która znalazła się w gabinecie zamiast tego stałego, bo oni chodzili do jednego neuropatologa, gdzieś po prostu on, ten, do którego zawsze chodzili, gdzieś tam wyszedł, a ta nowa kobieta go obejrzała i jej powiedziała, że dziecko urodziło się z delikatnym systemem nerwowym i psychicznym i po prostu w ogóle nie można go szczepić, nie można dawać mu żadnych szczepionek. I żeby było ciekawiej, na tej karcie chorobowej dokonała taki wpis. Taki wpis właśnie na ten temat, że temu dziecku nie można w ogóle podawać żadnych szczepionek. Żeby było ciekawiej, takiego neuropatologa w ogóle w tym szpitalu nikt nigdy nie widział i nikt nigdy go nie znał, więc ten neuropatolog jakby, nie wiem, znikł bez śladu, podobnie zresztą jak ta siostra na porodówce. I dopóki oczywiście Sławik rósł, to wszyscy lekarze nie rozumieli tego wpisu w karcie chorobowej, ale szczepień zgodnie z tym wpisem mu po prostu nie robiono, a to jest szczerze mówiąc bardzo ważne, że pomimo tego wpisu nie robiono mu szczepień, bo obecnie to nikt się nie pyta, tylko wali szczepionki dzieciom. Też potem niektóre dzieci, załóżmy na skutek szczepionek, mają obrażenia albo ogólnie mówiąc jakieś mają nierozpoznane związki, czy nawet wirusy, które zmieniają ludzką genetykę. Zresztą świadkiem tego byliśmy przez ostatnich kilka lat. W wieku 7 lat Sławik oczywiście poszedł do szkoły i od razu zaczął wszystkim dzieciom opowiadać o Bogu. Ten mały Rosjanin mówił, że w ogóle widzi, ma tak jakby rentgena w oczach, widzi wszystkie wewnętrzne elementy, wewnętrzne narządy ludzi, widzi wszystkie ich choroby od samego początku. Żeby było ciekawiej, jak poszedł do szkoły i widział wszystkich ludzi na wylot, to wielu dzieciom po prostu nawet też zdrowotnie pomógł. On, żeby było ciekawiej, twierdził, że wiedział, o czym wszyscy ludzie myślą, że znał myśli zarówno prezydenta rosyjskiego, jak i również prezydenta amerykańskiego. Wiedział, gdzie były umieszczone rakiety jądrowe. I w ogóle tak naprawdę znał takie tajemnice świata, których nikt nigdy nie widział albo nie wiedział. Co ciekawe w ogóle, Sławik mógł komunikować się z roślinami, zwierzętami, ptakami. Znał ich język, znał ich mowę, muzykę, jakieś znał tańce górnego, niebiańskiego świata. W ogóle też czasami próbował coś nieco z tego tworzyć i też ze smutkiem mówił, że wiele tych tańców jest po prostu nie do powtórzenia, jeśli ktoś posiada ludzkie ciało. One są po prostu niemożliwe. Kiedyś w ogóle też rozmawiał w takim nieznanym języku z kimś po prostu niewidzialnym. No i gdy matka ukradkiem to widziała i spytała go, w jakim języku on rozmawia z tą postacią, to Sławik powiedział, że rozmawia w tym samym języku, w którym rozmawiał Pan Jezus. Bardzo ciekawe. Swoim w ogóle otwartym, takim duchowym wzrokiem
wyraźnie widział demony, widział ich świat, mógł duszą spuścić się w ogóle aż do otchłani piekielnych, aby tam zobaczyć, co się z danym człowiekiem dzieje. Ładnie jego nazywano w ogóle Sławoczka. No i Sławoczka mówił, że jeśli by dowolny człowiek zobaczył demony w ich naturalnej postaci, to jego serce w ogóle nie wytrzymałoby i pękłoby z przerażenia. Na tyle te demony podobno są w ogóle straszne. Dlatego też Bóg dał ludziom taki cielesny wzrok na świat duchów. Też bardzo często mówił, że również o nich, że są niesamowicie smrodliwi. Niesamowicie te demony śmierdzą, że rzucają straszliwe przekleństwa, obrzydliwe wyrazy i w tym, i na niego, i pomimo tego wszystkiego, że on ich widzi i że o nich słyszy. Żeby było ciekawiej, podobne w ogóle zapiski na temat tych demonów to mamy, jeżeli byśmy zaczęli czytać wspomnienia ojca Pio. Ja pozwolę sobie na taki cytat z jednej z publikacji odnośnie ojca Pio dla porównania. Ojciec Pio był wówczas wzburzony. Zawołał ojca Alessio do pokoju numer 8. Był na krześle, modlił się i powiedział: synu mój, zostań tu, bo nie dają mi spokoju nawet na sekundę. Czasami był ofiarą przerażających wizji, na przykład kiedy na małym tarasie położonym naprzeciw jego pokoju ogarnął go strach. Przez 2 lub 3 minuty trzymał podniesione ręce z rozstawionymi palcami, oblany potem i z zaczerwienionymi policzkami, tak iż ojciec Alessio musiał mu wycierać głowę 10 chusteczkami. Chwilę później, gdy ojciec Alessio zapytał go, co się stało, odpowiedział: gdybyś zobaczył to, co ja widziałem, umarłbyś. No i w innym momencie tej publikacji ojciec Alessio pisze coś takiego. O północy, gdy zegar umieszczony na końcu głównego korytarza wybił godzinę 12, zauważyłem dziwne zjawisko. Ogromne i duszące ciepło, mdlący smród, kroki gołych stóp oraz przyspieszony, sapiący oddech. Chciałem krzyknąć i poruszyć się, ale ze strachu nie byłem w stanie ani krzyczeć, ani ruszyć się z zajętego miejsca. To zjawisko trwało ponad 10 minut. Wyraźnie słyszałem drapanie pazurami w pobliżu łóżka. Nie przesadzam, nic nie widziałem, ale wszystko mogłem czuć. Jakaś niewidzialna ręka wzięła obrazek Matki Bożej z Pompejów, którą otrzymałem od ojca, rzuciła go o okiennicę małego okna mojej celi. Poczułem uderzenie, a rano w obecności ojca Pia skonstatowałem, co wydarzyło się w nocy. Przerażony nie miałem odwagi wyjść z celi i nie ruszyłem się z łóżka, dopóki nie nastał dzień i nie usłyszałem pierwszych kroków na korytarzu. Więc widzimy, że te oczywiście kwestie dotyczące Wiaczesława i opisy Wiaczesława są praktycznie takie same jak opisy ojca Pio. To jest bardzo ciekawe, co daje też świadectwo o tym, że najprawdopodobniej jest to prawdziwe, żeby było ciekawiej. No i oczywiście ta wieść o cudownym rosyjskim chłopcu, który przepowiada, który daleko widzi, bardzo szybko się rozniosła. Do niego zaczęli przybywać rozmaici naprawdę czarownicy, bioenergoterapeuci, świadkowie Jehowy, ekumeniści, baptyści, różni wyznawcy Hare Krishna. No i naprawdę, naprawdę wiele, wiele innych osób. Przychodzili oni z propozycjami, z obiecankami. Wiele obiecanek było o wszelakich dobrach, no ale też było wiele gruźb, próbowano go zastraszać i to w ogóle, szczerze mówiąc, nie jest taki przypadek, że tak zaciekle go nienawidzili, grozili mu, występowali przeciwko niemu, występowali przeciwko niemu praktycznie wszystkie albo wszelkiego rodzaju wszyscy ziemscy słudzy demonów, tak bym powiedział, czarownicy, masoni, najsilniejsi magowie Rosji, którzy według ich słów sami, naprawdę sami byli zdziwieni, dlatego też przyszło im, że po prostu przyszło im walczyć z dzieckiem, któremu z góry, czyli z nieba, dana jest taka siła nie do pokonania.
Oczywiście oferowali mu niesamowite rzeczy, niesamowite ziemskie dobra, składali mu rozmaite obietnice za to, aby w ogóle przestał pomagać ludziom, żeby przestał mówić o Bogu i żeby przestał przede wszystkim prowadzić do wiary. Walka w ogóle ze złymi duchami była jednym w ogóle z głównych powołań Sławika. Niekiedy też w ogóle on prosił wiele osób, żeby mu nie przeszkadzały, ponieważ musi odpocząć, nabrać sił, zregenerować się do tej kolejnej walki z duchami. I następnie przez kilka godzin bardzo często leżał nieruchomy, tak jakby praktycznie niektórzy myśleli, że on po prostu umarł. Tak naprawdę nie bez przyczyny diabeł zmuszał go do takiego aktywnego działania. Zmuszał ich go poprzez Stefanię, poprzez Dżuny, poprzez Longi, poprzez rozmaitych Kaszpirowskich i innych naśladowców Messinga, tak bym to powiedział. Nieprzypadkowo w ogóle grozili mu i występowali przeciwko temu chłopczykowi, przeciwko Wiaczesławowi, rozmaici magowie, czarownicy, bioenergoterapeuci, czy też wolno mularze, i pomimo tej straszliwej, demonicznej siły nie udało im się zwyciężyć tego anioła w ciele, jakim był Sławik, w tej okrutnej, takiej niewidzialnej walce, którą on tak naprawdę sam z nimi toczył. Sławik bardzo często też mówił, że obrazów świętych złe duchy nie wytrzymują. Nie lubią złe duchy palących świec. Nie lubią zapachu kadzidła. Nie lubią modlitw, jak na przykład Ojcze Nasz. I kiedy to tylko usłyszą, to w ogóle zaczynają się miotać i znikają. We swoich wspomnieniach też w innym miejscu ten cudowny, można by powiedzieć, rosyjski malec wspominał w ogóle o nadchodzącym dziele Antychrysta. On twierdził, że tym dziełem Antychrysta będą dwa roczniki. To jest Agenda 2030 i Agenda 2050. To bardzo ciekawe. No, zastanówmy się, czy o tym coś słyszeliśmy. A kiedy on o tym mówił, o tych dwóch agendach? No, wtedy, kiedy nikt jeszcze nie miał o tym pojęcia. Bo on jeszcze w tamtym wieku żył. No i te numery, a tak naprawdę chodzi mi o numery 666, to są liczby, szczerze mówiąc, diabła. To są liczby diabła, moi drodzy. No i tak w ogóle jest. Właśnie niektórzy twierdzą, że to teraz jest ten czas apokaliptyczny, że to są właśnie te numery na zakończenie wieku. I wtedy właśnie Sławik mówił też bardzo ciekawe słowa. Kiedy zajrzałem do jego wspomnień, on tam pisał coś takiego. Nie bierzcie chipów, nie stawajcie się trupami. Po przyjęciu chipa każdy człowiek, jak mówił właśnie Sławik, będzie jak kukiełka. Wyobrażacie sobie z człowieka Bożego kukiełka, zabawka dla diabła. Od kukiełki tej, mówił Sławik, będzie odchodzić bardzo wiele nici i wszystkie te nici będą w ręku diabła. Za jaką nitkę diabeł pociągnie, to kukiełka będzie robić to, co on chce. Czy wyobrażacie sobie, wy z chipami, pociągnął on za nitkę i wszyscy zaczipowani zaczęli się śmiać. Pociągnął on za nitkę i wszyscy zaczipowani zaczęli płakać. To są słowa właśnie Sławika, 10-letniego chłopca, który żył w tamtym wieku. Ja nic nie sugeruję, ja tylko przedstawiam ciekawostki dotyczące tego cudownego dziecka Rosji. W ogóle, jak się okazuje, to już przed rokiem 2020 amerykański transhumanista WHO Zoltan Istvan uważał w ogóle, że przyszłość będzie można w ogóle osiągnąć tylko i wyłącznie przy pomocy internetu. Samopoczucie, uczucia, nastrój, emocje. Jeżeli będziecie uważali, że chcecie być teraz szczęśliwi, to sobie załadujecie z internetu taki program, no i już, i po prostu będziecie szczęśliwi. Według w ogóle zaawansowanych wielbicieli
postępu technicznego, takich jak właśnie wspomniany przeze mnie ten Zoltan, już niedługo ludzkość przeobrazi się w taki bardziej nowoczesny twór, bo będziemy mieli 6G, będziemy mieli 7G, po czym wszyscy w ogóle zostaną podłączeni bezpośrednio do sztucznej inteligencji, która zjednoczy wszystkich w jedną. Nie będzie cierpienia, a wszyscy w ogóle popadną w taki, można by powiedzieć, błogostan, który będzie im przekazywany właśnie przez tą sztuczną inteligencję. A żeby było ciekawiej, o czymś takim również wspominał nasz Sławik. Jesteśmy w ogóle w przededniu takich wielkich odkryć bioinżynierii oraz połączenia jej z biologią syntetyczną, właśnie tego czegoś. Biologia syntetyczna opiera się o bazową taką zdolność, jaką jest programowanie nowego DNA, pozwalającego na budowę nowych form życia. Formy te w ogóle powstają na skutek stosowania technik sekwencjonowania genów i syntezy DNA. Projektowanie i stymulowanie takich form w ogóle odbywa się w oparciu o rozmaite formy komputerowe. No i mikroorganizmy, na przykład bakterie, które powstają w ten sposób, mogą być wykorzystywane w różnych obszarach, choćby na przykład w medycynie. Wiemy oczywiście już w tej chwili o istniejącym realnie, o realnie połączonych bakteriach w jeden organizm z różnymi układami elektronicznymi. Znany jest w ogóle projekt The Human Genome Synthesis Project, którego celem jest tak naprawdę kompletna geneza genomu ludzkiego, pozwalająca, jak twierdzą niektórzy w ogóle wtajemniczeni, na tworzenie nowych istot podobnych do ludzi, czyli można by powiedzieć, że to coś, żeby było ciekawiej w ogóle, dla przykładu w ogóle polscy studenci zaprezentowali w 2013 roku taki projekt, który się nazywał FluoSafe, w którym bakterie wzbogacono o białko, które świeci w obecności rakotwórczego akrylamidu. Żeby było ciekawiej, ten rakotwórczy akrylamid występuje m.in. w chipsach i w smażonym mięsie, więc ten akrylamid wykrywany jest przez dwa takie bakteryjne sensory. No i oni takie coś zrobili, Polacy właśnie. Z kolei znowu młodzi naukowcy z Hongkongu potraktowali pewne układy biologiczne jako alternatywne rozwiązywania przechowywania danych. Posłużyła im do tego m.in. zmodyfikowana genetycznie taka prototypowa bakteria i szczerze mówiąc wszystko to, ale i oczywiście też znacznie więcej już niebawem może doprowadzić do pojawienia się inteligentnych szczepionek zmieniających ludzi w, tak to nazwijmy, nadludzi, czyli w istoty nieśmiertelne. Jeśli ktoś byłby w ogóle tym zainteresowany, polecam, żeby sobie zajrzał do takiego artykułu zatytułowanego Gwiazda z innego wymiaru uzyska klucz do potrójnej ekspresji. To jest bardzo ciekawy artykuł. Tam można w sumie się tym tematem zainteresować. No ale wróćmy sobie do naszego Wiaczesława. Otóż z relacji tego chłopca na temat Agendy 50 możemy dowiedzieć się czegoś takiego. Nie bierzcie chipów, nie bierzcie. Nie bierzcie paszportu światowego, ponieważ Wiaczesław powiedział coś takiego. Wszyscy ci, którzy przyjmą ten mikroschemat, gdy pociągną ich za nitkę, pójdą brać pieczęć. I między innymi, żeby było ciekawiej, tak podobnie zapowiadał właśnie wspomniany szef WHO Zoltan István. To jest bardzo ciekawa sprawa. Pamiętajcie o tym, że on, Wiaczesław, żył pod koniec tamtego wieku. On nie wiedział, co to jest w ogóle agenda 2030 albo 2050. Jeśli w ogóle osoba spróbuje pozbyć się tych szóstek, nazwijmy to, to odrąbię sobie rękę, a te szóstki szatańskie, jak to mówi Wiaczesław, pojawią się w kikucie i wtedy, gdyby tak naprawdę człowieka porąbać na kawałki, to na każdym kawałku pojawią się trzy szóstki. Wiaczesław pisał tak. Na początku Sławik, może będzie lepiej mówić Sławik, więc Sławik pisał coś takiego, że na początku ludzie będą się wstydzić. Będą ukrywać ten znak.
ale później przestaną się krępować i zaczną otwarcie nosić pieczęć Antychrysta. Stopniowo ci ludzie staną się bardzo źli. Będą ich męczyć choroby i ropniejące rany. Szczególnie w ogóle ci ludzie będą źli na tych, u kogo nie będzie tej pieczęci. Zastanówmy się, co było przez ostatnie 2 lata, gdzie próbowano wciskać jakiś kit sok z gum jagód. Z jaką nienawiścią ci ludzie patrzyli na tych, którzy tego nie biorą. O co tu chodzi? O co tu tak naprawdę chodzi? Więc oni będą szli właśnie na tych ludzi, którzy nie będą tej pieczęci mieli. Tak mówił Sławik. Jeżeli w ogóle człowiek nie wytrzyma głodu, wejdzie do sklepu i weźmie sobie w ogóle rzeczy kupi w tym sklepie do jedzenia i kiedy będzie przechodził przez kasę i będzie przetaczał, żeby skanował ten produkt, to wówczas też, jak Sławik twierdził, będą mu się pojawiały te 3 szóstki. A w zasadzie ktoś, kto nie będzie miał tych 3 szóstek, nie będzie w stanie przeskanować tego produktu i nie będzie w stanie nic kupić. Ludzie w ogóle, którzy prawdziwie lub przez kłamstwo otrzymali te 6, według tego proroctwa Sławika nie będą mogli umrzeć i staną się tak jakby śmiertelni. Sławik w ogóle powiedział, że jeśli taka osoba ze względu na straszne życie zechce skończyć swoje życie samobójstwem i na przykład wsiądzie w samochód, poleci i roztrzaska się albo uderzy w mur i wraz z tym samochodem zostanie rozerwana na kawałki, to w ogóle tak jak jakiś potwór w filmach horroru ponownie pozbiera się z tych kawałków w całego człowieka i ponownie odżyje tak naprawdę i stanie się taki, nastanie w ogóle w tym czasie taki bardzo straszny głód, ale ten głód zostanie wywołany sztucznie. Zwróćcie uwagę na te 4 jeźdźców apokalipsy, o których bardzo często się mówi, że teraz są właśnie ci 4 jeźdźcy apokalipsy, gdzie wszystko oparte jest na kłamstwie. 4 jeźdźców apokalipsy. Zaraza, wojna, głód, śmierć. Pseudo-zarazę już mieliśmy, pseudo-wojnę już mieliśmy. Sławik mówi dodatkowo, że będzie pseudo-głód, będzie wywołany sztucznie. Będzie sztucznie zabijanie ludzi pod pretekstem głodu. No i na końcu zostaje śmierć, która też również jest swoistego rodzaju tajemnicą. Tak więc chciałem powiedzieć, że jeśli w ogóle zostanie wywołany taki globalny głód, to ci, którzy go wywołają, to już będą mieli swoje rozwiązanie na ten temat, tak? Zwróćmy uwagę na coś takiego, że poprzednio koronawirus, była zaraza psów, były nietoperze i tak dalej. Teraz rzekomo jest z ptasiej grypy, zaraza przeniosła się na koty. I co ciekawe, z tych kotów ma się przenieść tak naprawdę na ludzi. Ale żeby było ciekawiej, tej zarazy nie ma jeszcze na ludziach, a okazało się, że szczepionki już są gotowe. To jest też ciekawe. Ja podstawiam to tylko pod myślenie. Więc ci, którzy wywołają ten głód, będą już mieli receptę na jego rozwiązanie. Oczywiście, jaką będą mieli tą receptę? Ano, wyprodukujmy sztuczne mięso z GMO, tak? Żeby było ciekawiej, Polacy też robią tego typu doświadczenia, bo przecież ta, nazwijmy to, patoelita musi naśladować wszystko, co się pojawia w tej zachodniej cywilizacji. Nieważne, czy pojawia się to coś dobrego, czy pojawia się coś złego, po prostu trzeba to naśladować. No ale wróćmy z powrotem do naszego Sławika. Ten właśnie święty rosyjski chłopczyk, święty według kościoła, znaczy w zasadzie według żadnego kościoła, bo prawosławie nie uznało go za świętego, a pomimo tego występują ikony z nim właśnie, więc niektórzy twierdzą, że on jest takim świętym nieobwołanym. Więc ten święty rosyjski chłopczyk przepowiedział również wysadzenie w powietrze World Trade Center oraz przepowiedział, że zostanie wprowadzona waluta euro. Mówił również w swoich przepowiedniach coś niecoś o krajach nadbałtyckich, bo mówił coś takiego.
W jasny, biały dzień, bez widocznych przyczyn, nie będzie trzęsienia ziemi, nie będzie burzy. Powstanie ogromnej wysokości fala i wszystko zmyje, wszystko zabierze. Zostanie tylko sam piasek. To bardzo takie ciekawe określenie. Porównywałem te przepowiednie Sławika do ojca Pio, a teraz porównajmy je do przepowiedni ojca Klimuszko. Bo wiemy doskonale, że ojciec Klimuszko, niezwykły ksiądz, również pisał coś takiego, podobnego. On pisał tak. Wydaje mi się, że jakaś wielka tragedia spotka Włochy. Część buta włoskiego znajdzie się pod wodą. Wulkan albo trzęsienie ziemi. Widziałem sceny, jak po wielkim kataklizmie. To było straszne. Potem rakiety pomkną nad oceanem, skrzyżują się z innymi, spadną w wody morza, obudzą bestie. Ona się dźwignie z dna. Piersią napędzi ogromne fale. Widziałem transatlantyki wznoszone jak łupinki. To góra wodna stanie ku Europie. Nowy potop. Zadławi się w Gibraltarze, wychlupnie do środka Hiszpanii, wleje się na Saharę, zatopi włoski but, aż po rzekę Pad. Zniknie pod wodą Rzym, ze wszystkimi muzeami, z całą cudowną architekturą. Nasz naród powinien z tego wyjść nie najgorzej. Może 5, może 10% jest skazane. Wiem, że to dużo, że to już miliony, ale Francja i Niemcy utracą więcej. Italia najwięcej ucierpi. To są słowa ojca Klimuszko. Możemy się zastanowić, czy one są podobne do proroctw Sławika. Sławik w ogóle twierdził, że przyjdzie czas, że na ziemi do władzy przystąpi nowy władca światowy, czyli Antychryst. Dla tych, którzy przyjmą tą pieczęć Antychrysta, o której również mówi Apokalipsa, zbudują specjalne sklepy, w których będą najlepsze towary, będą najlepsze produkty spożywcze. Dla tych, którzy nie przyjmą tej pieczęci, również przez pewien czas będą otwarte sklepy, w których będą towary złej jakości i będą bardzo wysokie ceny ze sztucznym, tanim mięsem. A następnie tych tanich sklepów w ogóle już nie będzie, żeby zmusić wszystkich do przyjęcia tej pieczęci. Młodych ludzi Antychryst zdeprawuje przyzwoleniem na wszystko. Dopuści wszystkie nałogi, dopuści wszystkie zboczenia. Swoich natomiast Bóg ochroni i nikt nie umrze z głodu, tylko przez niedługi czas ludzie będą cierpieć uciążliwości, a Bóg pospieszy im na pomoc. Aniołowie pańscy będą bronić ludzi, którzy nie zdradzili Boga. Tak twierdził właśnie Sławik. Mówił dalej jeszcze. Człowiek nie będzie mógł żyć w dwóch miejscach, na przykład w domu i w mieszkaniu, ponieważ wszelkie przesunięcia ludzi, wyjazdy poza miejsca zamieszkania będą ściśle ograniczone, szczególnie tych osób, które nie przyjęły znamienia Antychrysta. No, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Powiem tak, nie jestem jakąś osobą, która by się powoływała na strony internetowe rosyjskie, bo nie o to mi chodzi, ale czasami lubię sobie przeczytać i zostawiam ludziom, żeby sobie sami skonfrontowali to z rzeczywistością, czy jest to prawda, czy nie jest to prawda. Na jednej ze stron rosyjskich znalazłem taką informację, a w zasadzie tytuł takiego artykułu, że Unia Europejska jest gotowa stworzyć ogromną transatlantycką bazę danych rozpoznawania twarzy powiązaną z USA. I tam czytam w tym artykule coś takiego, że Unia Europejska kładzie podwaliny pod ogromną międzynarodową bazę danych rozpoznawania twarzy, która może kiedyś dołączyć do bazy danych prowadzonej przez USA, zgodnie z wyciekającymi wewnętrznymi dokumentami. To jest bardzo ciekawe. W tym artykule jest napisane, jak zajrzymy sobie, że krajowe siły policyjne z 10 państw członkowskich Unii Europejskiej wzywają do stworzenia takich ram prawnych w celu stworzenia ogromnego systemu połączonych baz danych rozpoznawania twarzy ludzkiej tak szybko, jak to jest możliwe.
jest taki raport, który niestety wyciekł 21 lutego 2020 roku. Z tego raportu wynika, że Austria jest liderem projektu, który znów w ogóle znajdował się w takiej początkowej fazie praktycznie od listopada 2020 roku. I kiedy ten raport został rozprzestrzeniany, był rozprzestrzeniany przez urzędników Unii Europejskiej, w ogóle Unia Europejska, Bruksela przeznaczyła potężne środki, żeby to tak naprawdę sfinalizować przy pomocy, nazwałbym to, nowych ubeków North New World Organization. Żeby było ciekawiej, taki analityk, dr Henrik Eldeman, on jest głównym analitykiem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w Brukseli, ujawnił kiedyś, że plan odnowy świata z tego chaosu, to jest takie nawiązanie do takiej łacińskiej sentencji iluminatów, ordo ab chao, czyli porządek z chaosu, jest praktycznie już realizowany. No i ten światowy kryzys ekonomiczny na początku 1974 roku doprowadził do spotkania przywódców krajów EWG, doradców, naukowców, w czasie którego właśnie dr Eldeman przedstawił zgromadzonym tą właśnie bestię. W tym raporcie jest napisane coś takiego, że bestia to gigantyczny trzypiętrowej wielkości komputer ulokowany w administracyjnym budynku siedziby EWG w Brukseli. Jest to samoprogramujący się komputer, który będzie w stanie rejestrować i kontrolować wszystkie transakcje finansowe na świecie. Planuje się wprowadzenie cyfrowej identyfikacji wszystkich zamieszkałych na świecie ludzi. Każdy mieszkaniec naszej planety otrzyma swój indywidualny numer składający się z trzech sześciocyfrowych liczb, który będzie niezbędny dla przeprowadzenia jakiejkolwiek transakcji. W ten sposób wyeliminujemy problemy wiążące się ze stosowaniem niedoskonałych kart kredytowych. Taki numer identyfikacyjny będzie dla ludzkiego oka niewidoczny, umieszczony na czole lub wewnętrznej stronie dłoni człowieka. Będzie możliwy do odczytania tylko poprzez stosujący podczerwień skaner w specjalnych miejscach weryfikacji lub też w punktach handlowych. Zresztą w ogóle jeszcze niedawno Carl Sanders pisał coś takiego, że w chwili obecnej do Kongresu Stanów Zjednoczonych został skierowany projekt ustawy mówiący o możliwości wszczepienia biochipu w ciało niemowlęcia bezpośrednio po urodzeniu w celu identyfikacji. Prezydent Stanów Zjednoczonych na podstawie Immigration Control Act z 1986 roku, ustęp 100, może wprowadzić według własnego uznania różne typy i sposoby identyfikacji ludzi. Może to być jakiś niewidzialny tatuaż albo elektroniczny nadajnik pod skórą, bo taka możliwość w konstytucji amerykańskiej oczywiście jest. No ale nasz Sławik powiedział kiedyś coś takiego, że będzie maleńka, bardzo sympatyczna szara płytka, taki kartonik, światowy paszport i kiedy ludzie będą go odbierać, to specjalne urządzenie zostanie zainstalowane w taki sposób, że nabije go albo na czoło, albo na prawą rękę, którą z reguły wyciągamy, gdy po prostu coś bierzemy i w tym czasie naniesie się promieniami albo jakimiś izotopami takie trzy maleńkie szóstki 666 i w postaci tatuażu i Bóg nie przebaczy nikomu, kto tą pieczęć przyjmie. No i teraz uwaga! Jesteśmy, można by powiedzieć, według tych przepowiedni Sławika, w takiej fazie początkowej wybuchu tego projektu. Ten projekt zaczął się od tak zwanego koronawirusa, o którym również mówił ten właśnie rosyjski 10-letni prorok. A mówił on w swoich przepowiedniach coś takiego. Później wrócą wszystkie choroby, o których ludzie już zapomnieli. Jedna choroba pojawi się bez nazwy, od której będzie mnóstwo trupów na ulicach i nikt nie będzie ich chował. Będą po nich pełzać robaki i wokół będzie spanował smród. Sławik powiedział również też, mamusiu, ludzie będą iść, umierać w ruchu, ponieważ zupełnie nie będą mieli energii. W naszym mieście będzie tak samo. To, co będzie dziać się w Rosji, tak samo będzie i w innych krajach. I wtedy matka go zapytała w ten sposób podczas tej rozmowy, Sławoczka, a co to za choroba będzie? Jak ona się nazywa? On powiedział coś takiego, niech popatrzę. Mamusiu, złe duchy nieustannie atakują człowieka z góry.
Więc oczywiście ta energia, według proroctw Sławika, energia demoniczna w postaci tych czarnych grudek nieustannie się przemieszcza z wielką szybkością, stając się tak jak naprawdę wejść w człowieka, przebić go, przeniknąć przez człowieka. A gdy to im się nie udaje, to człowiek tak odczuwa ostry ból w którym miejscu swojego ciała, że zaczynają się pojawiać różne znaki na ziemi i na niebie. Ludzie bardzo się nimi w ogóle interesują i w ogóle zapomną z biegiem czasu o nich, a o znakach tych Sławik w ogóle opowiadał tak samo, bo żeby było ciekawiej, Sławik w swoim proroctwie miał tekst bardzo podobny do tego, co napisano w Ewangelii. Kiedyś powiedział do matki coś takiego. Prosił mnie, matka tak wspomina to w swoich opowieściach, że prosił mnie, abym nie patrzyła, nie interesowała się tymi cudami, z których wiele będzie pokazanych na niebie i księżycu. To będą demoniczne zwodzenia, że na księżycu jest bardzo wiele demonów. Będą oni pokazywać różne sztuczki i na księżycu, i na niebie, oraz słońcu. Dlatego, jak powiedział Sławik, interesować się tym tobie, mamusiu, nie wolno. Bez względu na to, co by tam ciekawego nie występowało. No, ale oczywiście niektórzy, których można by zaliczyć do pseudoelit, twierdzą w ogóle, że Antychryst dopuści na ziemi wszystkie wady. Te pseudoelity będą tłumaczyły, że Bóg rzekomo nie potrzebuje, aby ludzie powstrzymywali się, że wszystko zostało stworzone po to, aby ludzie się cieszyli, doznawali jakieś tam... Ludzie są po to, żeby żyć, doznawać przyjemności. Ludzie w ogóle będą tak naprawdę oburzeni tym, że ich nieprawidłowo nauczał Kościół Święty. Będą występować, będą mówić, że Kościół ich po prostu okłamywał, że chrześcijaństwo jest obłudą, że to jest opium dla mas, tak? Tak będą. Zresztą te teksty pojawiają się już w tej chwili tak naprawdę. Że ludzie są wielce obrażeni na Kościół. Oni nie wiedzą dokładnie, czy jest to Kościół, czy hierarchia kościelna, ale wielce obrażeni są ogólnie nie wiadomo na co tak naprawdę. Więc tak jak mówił Sławik, że im bliżej będzie przyjścia Chrystusa, tym bardziej ludzie będą rozpustni. Sławik w ogóle powiedział też, że kiedy diabeł będzie czynić fałszywe cuda i mówić, że to on właśnie jest Bogiem, to chrześcijanie w nim zobaczą Jezusa, muzułmanie zobaczą w nim Mahometa, a buddyści Buddę. Ale niektórzy w ogóle buddyści będą się też jego zdaniem wahać, ponieważ Budda mówił, że nie zamierza powtórnie powrócić. No i Sławik kiedyś do swojej matki powiedział coś takiego, że mamusiu, wokół niego będzie tyle demonów i ludzie będą widzieć w nim Boga, przy czym każdy swego, a demony będą im się wydawać aniołami. Od diabła będzie szedł silny smród, ale ludzie nie będą tego czuli. Jeśli chodzi o ten smród, albo w ogóle o zapach świętości lub też smród demonizmu, to o takim zapachu również moglibyśmy przeczytać w autobiografii świętej Teresy z Avila, która żyła w XVI wieku. Ona pisała coś takiego, że wzięłam wody święconej i on natychmiast uciekł. A w chwilę potem siostry, były dwie zakonnice bardzo wiarygodne, które za nic na świecie nie popełniłyby kłamstwa, wchodząc do mnie poczuły swąd szkaradny, jakby siarki. Ja tego nie czułam. Ale jak one mówiły, swąd ten trwał tak długo, że niepodobna było się omylić. Tak więc widzimy, że te przepowiednie Sławika podobne są do ojca Pio, do księdza Klimuszki przepowiedni, do tak samo świętej Teresy z Avila. To jest bardzo ciekawe, bo szczerze mówiąc, Sławik przecież był prawosławny, a nie był katolikiem, prawda? Wróćmy sobie do relacji z Emilcina, do pojawienia się UFO. W relacji z Emilcina świadek Jan Wolski twierdził, że w tym pojeździe czuł bardzo ostry zapach, którym przesiąkła jego odzież, że ten zapach emanował z jego jesionki jeszcze kilka dni po tym incydencie. Jan Wolski nie rozpoznał tego zapachu, stwierdził jednak, że kojarzył mu się on po prostu z siarką.
dodał w ogóle, że zataił ten fakt przed swoją żoną, gdyż bardzo często miała one bardzo takie częste bóle i obawiał się, że ten zapach z tej jego jesionki mógłby spowodować u niej ból głowy lub że ona mogłaby tak uważać. Również, żeby było ciekawie, polscy rybacy swego czasu podczas jednego z incydentów byli nawiedzeni przez UFO i wąchali taki dosyć nieciekawy zapach. No i jak jeden z nich stwierdził, zaraz po tym poczułem jakby postępujący od nóg straszny paraliż, nudności i nastający ucisk w klatce piersiowej. Zaczęło kręcić w nosie od nieznanego mi zapachu, trochę podobnego do woni tabaki. Tak przynajmniej mówił młodszy z tych rybaków, niejaki Paweł Bona, który później wszedł w ogóle na pokład tej łodzi i w ogóle stwierdził, że ten zapach troszeczkę przypominał mu siarkowodór. Zanim w ogóle przejdę do jeszcze tego naszego rodaka, Polaka, który podobnie jak Sławik przepowiedział koronawirusa, to chciałbym wspomnieć o takim niezwykłym dosyć wynalazku, praktycznie wynalazku troszeczkę z przyszłości, który miał dużo wspólnego z taką przepowiednią Sławika właśnie. Kiedyś trafiłem na taki artykuł niewidzialne istoty obserwowane za pomocą przełomowego urządzenia. Bardzo, bardzo ciekawe, bo tam między innymi taka firma Thunder Energies Corporation zajmowała się optyką, fizyką nuklearną i różnymi energiami i oni twierdzą, że w ogóle wykryli za pomocą pewnego rodzaju teleskopu niewidoczne stworzenia żyjące w jakiejś tam ziemskiej atmosferze. No i to specjalistyczne przedsiębiorstwo jest w ogóle prowadzone przez takiego troszeczkę kontrowersyjnego fizyka nuklearnego doktora Ruggero Santilli. No ale skoro już o tym wspominam, to wrócę z powrotem do przepowiedni Sławika. Bo Sławik mówił, że tak zwani kosmici, przybysze z innych planet, ufolutki, czy jeszcze inaczej jakby ich tam nazywać, to są po prostu demony, które znajdują się w powietrzu i kiedy zaczną często rozbijać się samoloty, helikoptery, to nie dlatego, że są stare lub że po prostu coś w nich się uszkodziło, ale będzie się tak działo, dopóki ludzie nie zdadzą sobie sprawy z tego, że zajmowane nie przez nich tej przestrzeni powietrznej jest po prostu niepożądane, ponieważ loty ludzi przeszkadzają UFO, czyli demonom przeprowadzać swoje czynności w powietrzu, albowiem w ogóle przygotowują się oni do, można by powiedzieć, takiej apokaliptycznej wojny z Bogiem i tak naprawdę zawracają ludziom głowy, znajdując się w kontakcie, jak to twierdził Sławik, najpotężniejszych ludzi tego świata. Gdyby w ogóle Atlantyda została zbadana przez ludzi, to w ogóle wyobrażenie ludzi o wszechświecie bardzo moim zdaniem by się zmieniło. Wtedy ludzie by zrozumieli, kim są ich prawdziwi wrogowie i tak naprawdę zaczęliby z nimi walczyć. A tak naprawdę im to jest prawdopodobnie niepotrzebne. Oni nie z tego świata, bardzo boją się Jezusa Chrystusa i ze strachu są ograniczeni w swojej działalności. W ogóle inaczej ludzi jako takich to w ogóle już dawno by nie było na ziemi. Dla nich, dla tych istot z tego innego świata, o których mówił Sławik, najważniejszym jest w ogóle, aby człowiek zginął bez nawrócenia się do Boga, bez prawdziwej wiary, traktując życie i śmierć praktycznie niepoważnie, bawiąc się życiem, bez odpowiedzialności. A po śmierci, żeby po prostu stał się własnością tych demonów, chociaż niektórzy już przy żyjąc byli wykorzystywani też jako słudzy demonów, jako zabawki demonów. Ludzie mogliby w ogóle tak naprawdę zdaniem Sławika znaleźć jeszcze jedną budowlę, która otworzyłaby im oczy swoich wrogów, ale ona jest tak naprawdę ściśle strzeżona przez właśnie te same siły, bo ta budowla to jest typu takiego ludzkiego komputera, ale jest to dużo bardziej doskonalszy dokument, znajduje się w górach w skale w idealnym
stanie i w ogóle wyglądem przypomina taką zamaskowaną skałę. I po pewnym czasie, szczerze mówiąc, ludzie nauczą się według Sławika robić takie same statki jak UFO, tylko na innym troszeczkę paliwie. Ludzie w ogóle uwierzą, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem i w każdym statku powietrznym będzie taka niegasnąca lampka i ikona Pana, tak twierdzi Sławik. Będzie to krótki taki okres. Pan pozwoli człowiekowi stoczyć tą walkę z demonami pod nadzorem niebios. W ogóle Sławik mówił, że kiedy kosmici biorą od człowieka skórę, rzekomo do analizy, do jakichś tam badań, to później w rzeczywistości z maleńkiego kawałeczka skóry hodują taki wielki płat ludzkiej skóry, który mogą naciągnąć na siebie. I w ten sposób przygotowują się do zejścia do nas pod postacią przybyszów z innych planet, prześladowanych przez złe siły kosmiczne, no a w rzeczywistości przez Boga, ale ich prawdziwy wygląd będzie bardzo, bardzo, zdaniem Sławika, zamaskowany i działać będzie w świecie rzeczywistym. Będą oni pod postacią prawdziwych ludzi, a czasami będzie w ogóle następowała taka straszna zmiana, bo w miejsce skradzionego człowieka pojawi się właśnie ten całkowicie zewnętrznie nie do odróżnienia prawdziwy człowiek, a ludzie porwani, ukradzeni będą albo zlikwidowani, albo wysyłani do niewoli. Słuchając tego typu przepowiedni Sławika, kojarzy mi się komedia Żandarmi Kosmici, kiedy właśnie pojawiali się totalnie identyczni ludzie do tych, którzy żyli na Ziemi, tylko tak naprawdę oni też byli w stanie rozsypywać się idąc w kontakcie z wodą. No to jest wspaniała komedia Louis de Finesa, ale pamiętajmy o tym, że ona była bardzo, bardzo dawno, ale tak samo przepowiednie Sławika były bardzo dawne. Do UFO w ogóle, które wyląduje na całej Ziemi, zdaniem Sławika demony zaproszą ludzi do badania, do leczenia. Ludzie oczywiście masowo pójdą do tych pojazdów po zdrowie, a wyjdą jako, bym powiedział, zdrowi zombie. To taki jeden tylko z rodzajów oszukiwania ludzi, który ma prowadzić do takiej właśnie zombizacji w zależności od poziomu duchowego człowieka. Innym razem Sławik mówił też, że wszyscy ludzie uwierzą w te czyny tych demonów, w te cuda tych demonów i to sprawi, że wykonają po prostu takie urządzenia, które pozwolą naukowcom wśród ludzi rozpoznawać tych przybyszów z innych planet, czyli takich tych ucieleśnionych demonów, którzy są bardzo przerażający, są straszliwi. No i w tym urządzeniu wszystko w ogóle fałszywe, co zostało zrobione pod człowieka, u diabłów będzie widoczne jak w rentgenie. Cała ich wewnętrzna istota. Będzie w ogóle ich taka ilość, że naukowców to po prostu przerazi. No i pewnego razu Sławik powiedział też swojej mamie coś takiego. Będzie taki uczony, który mi, mamusiu, będzie mi po prostu uwierzy i wraz ze swoimi kolegami uczonymi skonstruuje przyrząd do określania demonów zamaskowanych pod ludzi. Żeby sprawdzić przyrząd w działaniu, schowają się oni w określonym miejscu. Będzie głucha, ciemna noc i nieraz bezszelestnie pojawią się ludzie. Nie ludzie. Oczywiście naukowcy przygotowali się w ogóle do ujrzenia tego straszliwego widoku tych nieludzi, ale gdy zobaczą ich w ogóle w urządzeniu, bo to urządzenie jest troszeczkę podobne, zdaniem Sławika, do lornetki, to znaczy będzie ich widać z daleka, ale z przerażenia ci naukowcy będą po prostu krzyczeć, będzie panika, inni zakrzyczą innych, w końcu będzie panika, uciekną, dlatego też będzie to tak ciekawe, że ci żywi będą te zombie obserwować. No i w ten sposób w świecie pojawi się taka informacja potwierdzona przez uczonych o tym, jak i co się dzieje z tą w ogóle zmianą ludzi. Urządzeń takich zostanie zrobiona, tych lornetek takich, niewielka ilość i będą one przydatne dla ludzi. Używane będą bardzo, bardzo, bardzo różnorodnie. Sławoczka nie tylko opowiadał, jakoby brały w tej przyszłej rzeczywistości brał udział i dlatego też jego opowiadania są bardzo żywe i bardzo wiarygodne.
No ale chciałbym wrócić jeszcze do naszego rodaka. Być może on jest też twórcą takiego portalu Wolna Polska. I na tym portalu Wolna Polska w 2014 roku pojawiła się taka informacja. Ja sobie screenshota zrobiłem. 2014 rok. Poczynając od lat 70. w USA były prowadzone przyspieszone opracowania broni etnicznej. I jak uważa wielu ekspertów, do chwili obecnej wynaleziono nowe szczepy śmiertelnych wirusów, które mogą rozprzestrzenić się tylko w określonym środowisku etnicznym. Brytyjskie Stowarzyszenie Medyczne niedawno oświadczyło, że postępowy rozwój genetyki może już w niedalekiej przyszłości stać się przyczyną przeprowadzenia na niespotykaną skalę czystek etnicznych. Więc utworzenia biologicznej dominacji nad światem, w ogóle niedawno idea ta została nagłośniona przez poważnych neokonserwatywnych polityków Stanów Zjednoczonych w takim raporcie zatytułowanym Nowe rubieże obrony Ameryki. No i w ciągu najbliższych kilku lat jest taka sztuka prowadzenia wojny w powietrzu, na lądzie i na morzu i ona będzie się, ta wojna, zupełnie różniła od obecnej walki. Będzie ona się odbywała totalnie w innym wymiarze, po prostu w kosmosie, czyli można by powiedzieć w cyberprzestrzeni, a także na tym poziomie takim wewnątrzkomórkowym i drobnoustrojowym, takim mikrobowym, tak to by to można powiedzieć. No i żeby było ciekawiej, ten nasz rodak z Wolnej Polski mówił kiedyś coś takiego, że w 2014 roku powiedział coś takiego, że zaawansowane formy broni biologicznej, które będą wybierać jako cele określone genotypy ludzkie, potrafią wyprowadzić ten kierunek ze świata terroru na godne miejsce wśród politycznie uzasadnionych środków. Zainteresowanych w ogóle tym tematem, to chętnie bym odesłał do takiego artykułu, który został zamieszczony w Imperium, w tej Wolnej Polsce. On nosi tytuł Imperium Bioterroru. To jest taki artykuł właśnie z 2014 roku. Tam w tym artykule opisano prace amerykańskich naukowców, mikrobiologów nad tworzeniem tych nowych form wirusów i bakterii, które między innymi mają działać wybiórczo tylko i wyłącznie na pewne rasy, na pewne grupy etniczne ludzi. Więc podchodzimy powoli do reasumowania, bo już troszeczkę wam tłumaczę pewnych rzeczy na temat Sławoćki. Więc wszystkie podane przeze mnie te informacje układają się w taki coraz bardziej wyraźniejszy obraz nadchodzącego, nowego, wspaniałego porządku świata, który dla sporej liczby właśnie tej polskiej patoelity jest tym, na co od wielu lat czekają. I to do niego tak na siłę po 1989 roku byliśmy przyklejeni. W ten artykuł wspomniany przeze mnie Imperium Bioterroru jest też proponowany jako taki, można by powiedzieć, film, w którym można się dowiedzieć, że Polakom wstrzykuje się nieznane wirusy mogące Polaków asymilować do cywilizacji humanoidów GMO. No i na początku 2020 roku premier Morawiecki uruchomił gigantyczny, jak on to nazwał, plan ratowania Polaków od plagi śmierci, jaka nawiedza naszą ojczyznę. Bo co roku na raka umiera 100 tysięcy osób. I jest to jeden z najgorszych wyników Unii Europejskiej. No pytanie pozostaje, czy premier Morawiecki wie o czymś, o czym my nie wiemy. No ale wróćmy sobie do tego wspomnianego przeze mnie artykułu z tego Imperium Bioterroru. Tam jest taki fajny cytat. To nie może być rak. Rak nie jest chorobą zakaźną. Wszystko to wymysły, podobne do teorii spiskowej lub spotkań z Marsjanami. Tak władze amerykańskie odreagowały na zarzuty rządu Wenezueli o tym, że wielkiego przywódcę rewolucji boliwaryjskiej Hugo Chaveza uśmiercono przez zakażenie go wirusem raka. Eksperci uważają jednak, że tak duża liczba przywódców latynoamerykańskich, przy czym właśnie ci przywódcy o poglądach lewicowych, którzy zachorowali na raka w przybliżeniu w tym samym czasie, no to
Raczej ciekawe, czy oni umarli z przyczyn naturalnych. Niewielu ludzi wie o tym, że na długo przed nieludzkimi doświadczeniami w niemieckich obozach koncentracyjnych śmierci w czasie II wojny światowej Amerykanie przeprowadzali podobne eksperymenty na mieszkańcach Ameryki Łacińskiej pod patronatem Instytutu Badań Medycznych Rockefellera. Więc można by powiedzieć, że wysoce prawdopodobnym jest taka sytuacja, w której pewna gremia globalistów, czyli potomstwo jego, czyli węża, albo reptilianina, czyli smoka, uznały Kościół katolicki, polskie, ale też i Izrael za jakieś zagrożenie dla tych planów. No i trzeba się po prostu pozbyć katolickiego narodu, ale jeszcze ciągle wierzących Żydów, bardzo często Żydów mesjanistycznych. I tak naprawdę najlepiej się pozbyć Żydów i Polaków i katolików po cichu za pomocą jakiejś zaprogramowanej materii. Oczywiście wszyscy, którzy wiedzą w Jezusa Chrystusa, także za pośrednictwem Maryi Dziewicy, są według Apokalipsy uznawani za jej potomstwo. Więc na podstawie proroctw Sławika uznajemy ten obecny czas za czas takiej apokalipsy, zwłaszcza tej apokalipsy biblijnej. Jeśli zajrzymy sobie do 12 rozdziału Apokalipsy świętego Jana, to tam pojawia się właśnie tajemnicza niewiasta obleczona w słońce i wieniec z gwiazd 12, tak? Kim ona jest? Co ta postać w ogóle symbolizuje? No i tutaj trzeba by ponownie sięgnąć do symboli biblijnych, do takiego semantycznego kodu. Zasadniczym w ogóle tematem 12 rozdziału Apokalipsy jest zstąpienie szatana, czyli smoka, czyli ufonauty, czyli reptilianina na ziemię, jego walka z niewiastą i pozostałą częścią jej potomstwa, czyli tymi, którzy są wierni przykazaniom Bożym oraz trwają, żeby świadczyć o Jezusie Chrystusie. To tak na temat proroctw Sławika. Myślę, że dosyć dużo Wam już przybliżyłem ten temat. Ktoś może się śmiać z tych proroctw, ktoś może powiedzieć, że to mu nie odpowiada, ktoś może różnie wydziwiać i sobie kpić. Ale czy 10 lat temu ktokolwiek z Was uwierzyłby w te bzdury, które przez 2 lata były robione wbrew konstytucji, bezprawnie, że będą takie cyrki robić u nas w kraju? Nie. No to odpowiedzcie sobie na pytanie, ile z tych proroctw właśnie Sławika wzięło się, spełniło. I ciekaw jestem Waszych komentarzy dotyczących tych proroctw. I raz jeszcze zachęcam do lajkowania, komentowania, subskrybowania, a przede wszystkim jeśli chcecie dawać propozycje tematów, które dla Was będą przygotowywane, tak jak między innymi ten, zachęcam do grona wspierających. Zachęcam do grona wspierających i w związku z tym na pewno pomysły wspierających będą realizowane jako takie dodatkowe vlogi na tym kanale. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki, że tyle czasu wytrzymaliście. Pozdrawiam wszystkich.